przybyli do naszej świątyni na poranną Eucharystię. Od tego spotkania z Panem Bogiem rozpoczynamy ten kolejny dzień naszego życia. Czas, który nam Pan Bóg daje, jest przed nami. Chcemy na początku więc podejmowania naszych codziennych obowiązków spotkać się z Jezusem, który nas zaprosił na tą ucztę, którą sam przygotowuje dla swoich dzieci. Pragnie nas pouczyć swoim słowem, a także nakarmić najdroższym ciałem i krwią swoją. Dzień dzisiejszy to dzień ratownictwa medycznego. W sposób szczególny witam wszystkich pracowników pogotowia ratunkowego w Cieszynie. Cieszę się bardzo, że po raz kolejny świątynia ta wypełniła się ludźmi w tych charakterystycznych, kolorowych swoich uniformach, które dla nas zawsze wywołują uczucia wielkiego szacunku wobec ludzi, którzy ratują nasze życie, którzy przyjeżdżają do nas, żeby nam pomóc w trudnych chwilach, jakie przeżywamy. Witam więc wszystkich pracowników pogotowia. Cieszę się, że po raz kolejny możemy spotkać się na tej wyjątkowej mszy świętej, którą odprawiamy w Kościele zawsze w Dniu Ratownictwa Medycznego. Tych ratowników zawsze jest raz więcej, raz mniej, ale zawsze są w tym dniu, żeby spotkać się z Panem Bogiem. Witam wszystkich dostojnych gości, między innymi starostę cieszyńskiego pana Mieczysława Szczurka, panią wicestarostę cieszyńską Janinę Żagan. Witam dyrektora pogotowia ratunkowego pana Jana Kawloka. Witam kierownika do spraw medycznych pana Grzegorza Kapstyna. Witam wszystkich ratowników, wszystkich pracowników. Bardzo się też cieszę, że na tą mszę świętą są zaproszeni wszyscy ci, którym pogotowie ratunkowe przyszło z pomocą. Zawsze jesteśmy w tej sytuacji, że albo to pogotowie już u nas było, albo może być. Prośmy więc w tych wszystkich intencjach, szczególnie za pracowników pogotowia, za ich rodziny, za emerytowanych pracowników pogotowia, a także prośmy za tych, którzy kiedyś w pogotowiu służyli innym ludziom, a dziś już stoją przed Panem Jezusem, zmarłych pracowników pogotowia. Życzę wielu łask od Pana Jezusa. Życzę, żeby miłość do drugiego człowieka, miłość do Jezusa, który jest obecny w drugim człowieku, zawsze dawała Wam siły i dodawała motywacji do Waszej posługi. Życzę nam także, abyście jako wspólnota pracowników pogotowia byli prawdziwą, wspomagającą się rodziną. Niech Pan Jezus Wam wszystkim błogosławi. Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę i bardzo Wam dziękuję za to, że tu jesteście i w ogóle, że jesteście.